na CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutina CEMET to idealne rozwiązanie dla Pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując rutina CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutina CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. W Lidlu wszystko zaczyna się od ludzi. Jest nas kilkanaście tysięcy, więc są i starsi, i młodsi, wysocy, i niscy. Ci, którzy świetnie liczą i tacy, na których zawsze możesz liczyć. Są mistrzowie pakowania i asy od negocjowania. Ci wyjątkowi ludzie zasługują na opiekę, rozwój i atrakcyjne wynagrodzenie, bo to oni sprawiają, że Lidl jest tak wyjątkowy, jak ludzie, którzy go tworzą. Lidl zaczyna się od ludzi. Pani magister, chciałabym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałam 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna, dzięki podwójnej dawce 500 mg, odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Widzi pani, kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałam. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Z wiekiem dostrzegasz u siebie coraz więcej zmarszczek? Powstają one na skutek utraty elastyczności włókien kolagenowych. Wypróbuj suplement diety Labotec Skin. Tabletki Labotec nie tylko dostarczają dużą dawkę kolagenu, ale zawierają także składniki wspomagające jego naturalną produkcję. Dlatego tabletki Labotec pomagają zachować zdrowy i młody wygląd na długo. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Odkryj Labotec Skin. Dostępny w aptece. To była reklama. Także linia Mysia, którym wiedzie, proszę Państwa. Linia Mysia, którym wiedzie. No i teraz ci to wciąż przegrywają, a to w Anglo-Ameryce Białystok przegrywają, bo prokuratura w Anglo-Ameryce Białystok powiedziała, żeby te asystentki żydowskie, Polsko Święte, Rude, zaczęły w końcu czytać Pismo Święte, żeby zaczęły w końcu studiować Pismo Święte, żeby cokolwiek wiedziały, o co chodzi z tej duchowości, no bo jeżeli one po żydowsku grosze liczą, pieniądze liczą, przepraszam bardzo, to nie tędy droga. Teraz jest humanitaria, teraz człowiek się liczy, człowiek. Informacje dnia. Zwierzątko, bydełko, no też doktor Sumińska opisuje. Nie wolno krzywdzić, ale człowiek nade wszystko. Biblię wyjąć ze śmietnika. Że asystentki zamieniają się w sprzątaczki i w Warszawie wyjmują Biblię ze śmietnika. Proszę bardzo. Spontanicznych mieszkań na wynajem ponad połowa Polek zatruty jest ołowiem. Dziennikarska prowokacja może wstrząsnąć brytyjskim futbolem. Poprawiają się warunki na lotnisku w Walice. Rząd ma dziś powołać Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, niezbędny do rozpoczęcia programu Mieszkania Plus. Mieszkania na wynajem budowane na państwowych gruntach z założenia niższym czynszem, które po pewnym czasie być może będzie można przyjąć na własność. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnia, że jego resort jest w pełni przygotowany do startu tego programu. Informacje, które spłynęły od stanowisk mówi, że zamiast nieruchomości rolnych Skarbu Państwa pozwala stwierdzić, że mamy ponad 7,5 tysiąca hektarów gruntów, które można także między innymi kolejnym elementem wprowadzonego od kilku miesięcy już programu pracy więźniów. Ten dzisiaj omawiany projekt przewiduje podwyższenie kwoty ryczałtu przysługującego przedsiębiorcy, jeśli ten zatrudni osobę pozbawioną wolności. Teraz ten ryczałt wynosi 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności właśnie, ale po zmianach ten ryczałt wynosić ma 40%. To obniżenie tych kosztów ma przełożyć się na zwiększenie zatrudniania osób pozbawionych wolności. To są oceny, szacunki Ministerstwa Sprawiedliwości, które ten projekt konkretny przygotowało. Na tym posiedzeniu omawiany będzie dziś także projekt zmian w prawie, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności. Rolnicy będą mogli sprzedawać żywność wytworzoną przez siebie z własnych produktów, a sprzedaż o wartości do 20 tysięcy złotych rocznie nie będzie opodatkowana. Nadzór nad produkcją tej żywności będzie miała Inspekcja Weterynaryjna i to jest o tyle istotne dla klientów, że w ramach tego handlu detalicznego możliwe będzie na przykład
przykład wytwarzanie produktów mięsnych, mlecznych, rybnych czy pochodzenia niezwierzęcego, takich jak dżemy, soki czy chleb. To wszystko kupić będzie można prosto od rolnika. A na tym, co to w porozumieniu dzisiejszym Rada Ministrów rozpatrzy także projekt uchwały w sprawie zmian w programie zintegrowanej informatyzacji państwa. Będzie też projekt zmian w przepisach kilku ustaw i te zmiany są konieczne w związku z tym, że miejsce MSW powstało niedawno MSW IA, ale rząd dziś ma przyjąć także uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego, czyli programu Mieszkanie Plus. No i ten program, przypomnę, zakłada przede wszystkim powołanie Narodowego Operatora Mieszkaniowego. Ten operator... Sioniści to może lepiej by te Biblię czytali. Wejdziesz między wrony, to kraczesz, jak i one. Jahwe zabronił Żydom tego, a oni swoje. No proszę bardzo, trzeba było się Biblii czytać, trzymać. Wszystko było dane, dane. Pierwsze informacje są takie, że jednak ilość urodzeń wzrosła. To jeszcze dość znacząco, to było 20 tysięcy jakieś wakacje przeszły. Natomiast na pewno 500 plus okazało się takim programem, który uruchomił mechanizmy, które były pożądane przez pracę, czy na przykład wzrost płac. W ocenie Mariusza Gierę założenia programu Mieszkanie Plus są słuszne, jednak kłopotem może być między innymi kwestia atrakcyjności lokali proponowanych w ramach inicjatywy. To jest zasadniczy problem, to znaczy gdzie będą tak naprawdę tereny, gdzie rząd zamierza szukać terenów pod to budownictwo. Czy tam, gdzie są Polacy, to jest jedno z pytań, a gdzie chcą mieszkać? Pewnie metropolii. Tu się pojawia problem w tym momencie, skąd te grunty, prawda? Jak je zdobyć, jak je nabyć, jak je wskazać, uzbroić i tak dalej. Zapowiadając program Mieszkanie Plus, to premier podkreśliła, że będzie adresowany do ludzi o niższych dochodach, ale też do klasy średniej. Zapisy do programu mają się rozpocząć w przyszłym roku. I wykrywania miejsc produkcji. Polityka zagraniczna podzieliła kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych w czasie pierwszej debaty telewizyjnej. Reprezentujący Republikanów Donald Trump zasugerował między innymi, że sojusznicy powinni płacić za stacjonowanie na ich terenie wojsk USA. Bronimy Japonii, bronimy Niemiec, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej i innych państw. Te kraje nam za to nie płacą, a powinny. Czynimy im olbrzymią przysługę, tracąc w ten sposób fortunę. Tracimy na tym wszystkim, nie możemy być światowym policjantem. Kandydatka demokratów Hillary Clinton w odpowiedzi zwróciła się do Donalda Trumpa, by ważył słowa. Zapewniła też, że będzie przestrzegała zobowiązań sojuszniczych. Zacznijmy od tego, że słowa mają duże znaczenie, zwłaszcza jeśli startuje się na prezydenta Stanów Zjednoczonych lub się nim jest. Chciałabym zapewnić naszych sojuszników z Japonii, Korei Południowej i innych państw, że będę honorować nasze porozumienia obronne. Zaufanie ma kluczowe znaczenie. Wśród zagrożeń, o których kandydaci mówili w tym bloku tematycznym, były też m.in. cyberbezpieczeństwo i kwestia broni atomowej. Następną debatę między Donaldem Trumpem a Hillary Clinton zaplanowano na 9 października. Wcześniej, bo 4 października, będą rozmawiali kandydaci na wiceprezydentów. Według francuskich komentatorów po pierwszej debacie przewaga jest po stronie Hillary Clinton. To właśnie ona przed kamerami telewizyjnymi miała bardziej przejrzystą wizję przyszłości i lepiej ją przedstawiła. Media nacykwane uważają, że to nie była najlepsza debata w wykonaniu Donalda Trumpa, który wbrew swojej sławie showmana wypadł blado na tle doskonale przygotowanej merytorycznie Hillary Clinton. Naprzeciwko siebie stanęły oko w oko dwie wizje Ameryki. Obronną ręką wyszła pani Clinton, która pokazała, że jest w największej formie, chociaż według francuskich komentatorów Donald Trump nie rzucił na szale wszystkich swoich asów, na przykład dotyczących życia prywatnego jego przeciwniczki. Hillary Clinton uderzyła w struny szczególnie istotne dla Amerykanów. Odmowy ze strony Donalda Trumpa podania do wiadomości publicznej wysokości podatków, jakie płaci. On powtarzał te same hasła, nie wyjaśniając, w jaki sposób zamierza osiągnąć swoje obietnice. On
ona mogła budzić większe zaufanie. Według francuskich mediów to miał być polityczny pojedynek stulecia. Obronną ręką wyszła z niego Hillary Clinton, ale to dopiero pierwsza runda. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dużo miejsca na relacje z pierwszej debaty prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych poświęciły też agencje rosyjskie. Obszernie zacytowano wypowiedzi Hillary Clinton i Donalda Trumpa, szczególnie uwagę zwracając na politykę międzynarodową, w tym kwestie dotyczące Rosji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Agencja RIA Nowości odnotowała, że tematyka rosyjska została poruszona kilkanaście razy. Rosyjscy dziennikarze wybili wypowiedź Hillary Clinton, która oskarżyła Moskwę o ataki hakerskie. Podkreślili także stwierdzenie Donalda Trumpa, który uznał, że Rosja przewyższa Stany Zjednoczone pod względem potencjału jądrowego. Także agencja ta zwróciła oskarżenia, jakie Clinton wypowiedziała pod adresem Rosji. Przy tym zacytowała także Trumpa, która świadczył, że nie ma jednoznacznych dowodów, że za atakami hakerów stoi Moskwa. Dziennik moskiewski Komsomolec, opisując przebieg teledebaty, podkreśla, że Clinton przeskoczyła Trumpa. Także gazeta Kommersant informuje o zwycięstwie Hillary Clinton, a rosyjska gazeta zauważa, iż kandydatów do fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych najbardziej różni podejście do Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minionej nocy w Dreźnie na wschodzie Niemiec eksplodowały dwa ładunki wybuchowe. Jeden z nich przed meczetem. Nikt nie odniósł obrażeń. Z Berlina Wojciech Szymański. Wybuch przed meczetem uszkodził drzwi i fasadę budynku. Druga bomba eksplodowała chwilę później przed gmachem Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Jak dotąd nikt nie przyznał się do zamachów. Policja podejrzewa, że miały one podłoże ksenofobiczne. Musimy przyjąć, że motywem była nienawiść do cudzoziemców, powiedział szef drezdeńskiej policji. Po wybuchach wzmocniono ochronę meczetów i działającego w mieście Centrum Islamskiego. Zdaniem śledczych incydenty mają związek ze zbliżającymi się obchodami Dnia Jedności Niemiec. 3 października w Dreźnie ma pojawić się kanclerz Angela Merkel. Na wschodzie kraju decyzje Merkel w sprawie polityki migracyjnej są wyjątkowo niepopularne. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Połowa ukraińskiego społeczeństwa opowiada się przeciwko nadaniu specjalnego statusu dla Donbasu. Tak wynika z najnowszych badań opinii publicznej. Specjalny status dla terytoriów opanowanych przez separatystów, obok zawieszenia broni, jest elementem planu uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Centrum Razumkowa, 50% obywateli Ukrainy nie popiera idei przyznania specjalnego statusu dla Zagłębia Donieckiego. Ponad 22% ma pozytywny stosunek do takiej regulacji. Podobne nastroje wyrażane są wobec innego elementu planu uregulowania sytuacji na wschodzie, czyli przeprowadzenia tam wyborów. Nie dla wyborów, powiedziało 50%. Tak około 1/4 respondentów. Wprowadzenie specjalnego statusu dla Donbasu przez wielu postrzegane jest jako zagrożenie integralności Ukrainy. Ukraińskie władze polityczne ustępstwa uzależniają od trwałego wstrzymania ognia, wyprowadzenia z Donbasu rosyjskiego sprzętu wojskowego i żołnierzy, rozbrojenia bojówkarzy oraz przywrócenia ukraińskiej kontroli na granicy z Rosją. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Karę 14 lat więzienia wymierzył Sąd Okręgowy w Opolu Arturowi W. za zabójstwo 15-letniej Wiktorii Skrapkowic. Zdaniem prokuratury mężczyzna, który w chwili śmierci dziewczyny miał 17 lat, zabił nastolatkę, chcąc zatrzeć ślady rozwoju. Dziewczyna zmarła na skutek utonięcia. Sprawca wrzucił ją do kolektora ściekowego. Prokuratura żądała dla Artura W. kary 25 lat więzienia. Obrona domagała się wymierzenia oskarżonemu możliwie łagodnej kary. Opolski sąd przyjął, że sprawca działał z zamiarem bezpośrednim rabunku i zatarcia śladów, ale samą śmierć spowodował z zamiarem ewentualnym, czyli godził się z możliwością jej wystąpienia i mógł przewidzieć taki skutek swojego działania. Wiktoria C. zaginęła 7 marca zeszłego roku. Jej ciało znaleźli po 11 dniach poszukiwań pracownicy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Przekopowie w Krakowicach. Wyrok jest nieprawomocny. Czterokrotny zabójca z Legnicy dziś po raz pierwszy zasiadał na ławie oskarżonych. Zaatakował dwukrotnie, w styczniu i w sierpniu ubiegłego roku. W obu przypadkach zamordował samotnie mieszkające starsze małżeństwo. Setki policjantów z Polski i zagranicy przez wiele miesięcy pracowało nad ustaleniem nazwiska sprawcy brutalnego zabójstwa, do jakiego doszło w Legnicy przy ulicy Oświęcimskiej. Małżonkowie zginęli od silnych ciosów tępym narzędziem w głowę. Śledztwo nie przyniosło efektów. Do sierpnia, kiedy to w innej części miasta doszło do podobnego zabójstwa, 30
28-letni mężczyzna, który miał remontować mieszkanie w ulicy Łogowskiej, w podobny sposób zabił swoich zleceniodawców. Policjanci natychmiast połączyli wątki i zdobyli dowody na udział oskarżonego w obu zbrodniach. Zdaniem psychiatrów, gdy atakował, był poczytalny. Grozi mu dożywocie. Z Wrocławia mówił Andrzej. Gmina Kąty Wrocławskie po wybudowaniu drogi, m.in. z pieniędzy mieszkańców, nie rozliczyła się z nimi i pozostałą kwotę dołączyła do własnego budżetu, co wzbudziło sprzeciw lokalnej społeczności. Gmina przegrała proces i teraz musi oddać pieniądze. Trudno, burmistrz chce, żebyśmy po sądach chodzili. Mamy czas i będziemy walczyć o swoje. Tak kilka miesięcy temu mówiła jedna z mieszkanek podwrocławskiego Smolca. Walka się opłaciła, dzięki czemu teraz do kieszeni mieszkańców ma trafić nawet po kilka tysięcy złotych. Wyrokiem sądu nie jest zachwycony burmistrz gminy Antoni Kopeć. No, sytuacja nie jest taka komfortowa. Cieszy się natomiast Zdzisław Wojtasiak, który wystąpił do sądu przeciwko gminie. Jednocześnie nie pochwala tego, że na pieniądze musiał tak długo czekać. Gdyby burmistrz Antoni Kopeć był osobą samodzielną, już dawno by tę inwestycję rozliczył. Relację przygotowała Dorota Tubaj z Radia Wrocław. Warunki na lotnisku Kraków-Balice uległy poprawie. Pierwsze załogi podjęły decyzję o lądowaniu w stolicy Małopolski. Trzeci poranek z rzędu mgła uniemożliwiła start i lądowanie na lotnisku Kraków-Balice. Widzialność spadła poniżej 500 metrów. Odczuli to m.in. pasażerowie lecący do Krakowa z Brukseli, Warszawy czy Tel Awiwu. Do opóźnień lotów z powodu złych warunków atmosferycznych dochodzi w Krakowie każdej jesieni. Tymczasem już od lat władze lotniska zapowiadają, że wprowadzą precyzyjniejszy system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności. O szczegółach Karol Surówka. Po raz pierwszy wprowadzenie systemu ILS drugiej kategorii władze lotniska zapowiedziały w 2010 roku. System ten pozwalałby na lądowanie przy widzialności nie mniejszej niż 300 metrów. Władze krakowskiego portu lotniczego zapowiedziały, że system ILS drugiej kategorii wprowadzą jako pierwsze regionalne lotnisko w Polsce. Na zapowiedziach się jednak skończyło. W ostatnich 6 latach Kraków wyprzedziły Gdańsk, Wrocław, Lublin i Katowice. Kiedy dołączy Kraków? Po chybionej zapowiedzi z 2010 roku teraz nikt już nie podaje konkretnych dat. Wiadomo jedynie, że przygotowania są w toku. Karol Surówka, Radio Kraków. Według prognoz mgła może wrócić dziś późnym wieczorem. Pasażerowie, którzy mają kupione bilety na rajsy w nocy bądź rano, powinni na bieżąco sprawdzać stronę internetową lotniska. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane we wschodniej połowie Polski, miejscami duże. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 18 w centrum i do 20 na zachodzie, a wiatr dziś słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowane, południowe. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W planie budżetowym będzie budżetowane na 660 milionów. Między 7 plus dopychać. Aha, znowu się złamał. Ciągle się rozdwajają. Te brzydkie białe plamki. Szorstkie skórki. Oszaleje. Paznokcie nieustannie ulegają osłabieniu, przez co mogą stać się kruche i łamliwe. Zastosuj Regenerum Regeneracyjne Serum do paznokci. Regenerum zawiera olej z orzeszków makadamia, składniki odżywcze, witaminy, a do tego rozjaśniający olejek cytrynowy. Dzięki Regenerum paznokcie odzyskują zdrowy wygląd, są mocne i naturalnie piękne. A ta tubka z pędzelkiem jest genialna. Regenerum. Pełna regeneracja. Nazywam się Joanna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement w diecie Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Odchodzi i zostawia asystentki żydowskie. To jest obrzydliwe, to też asystentki żydowskie. Na wróżdżą. I tak było w Kasia Michalski Art Gallery, że przyszedł chłopczyk. Rozpuszczam saszetkę grzecny, on, i specjalnej dobry mówi. Bardzo fajny ten chłopczyk, bardzo fajny. I on tak chciał lampkę wina wypić. No to przecież ta galeria Kasia Michalski, Art Gallery, powinna brać przykład z DAP-u, Dom Artysty Plastyka, na Mazowieckiej 11A. W
Są to galerie renomowane. Jest wtorek, 27 września. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Standard. 12:17. Tam, proszę Państwa, na wernisażach bywa taka dziewczynka pośledzona, bardzo czarnulka, taka gruba seczka, fajna. Ona zawsze chodzi z lampką wina. Jej tutaj taka pewna kobieta, opiekunka, daje jej lampkę wina. Ona się tak cieszy. Ona chodzi. To w galerii Lufcik najczęściej widziałam, ale też na dole wejście. Chodzi z tą lampką wina, taka zadowolona, tak bardzo się cieszy. 1944, reforma rolna. A tu dziadostwo. Od tego czasu trzeba zacząć. Galerii Kasia Michalska. Przepraszam bardzo. Reklamowane w mediach. To rozreklamowane w mediach. Artinfo.pl. Kulturalna Warszawa. Wydarzenia. Właściciele dzisiaj, odwoływali się i była jeszcze decyzja, jeżeli galeria się reklamuje, to proszę bardzo, to galerię też reklamują, że coś było nie tak, że coś nie wyszło. Mało tego, że było faux pas, bo jak nie było tej Kasia Michalskiej, właścicielki, to ona powinna wiedzieć, początek w latach 40. jest potem przez za to, co robią asystenci. Pierwsze wystąpienie. I ta Kasia Michalska nie musi być jakąś tam zaraz pochodzenia izraelskiego kobietą, bo my nie mamy nic przeciwko temu, tylko my jesteśmy w Polsce i tu wymagane są standardy polskie, żeby nie było po żydowsku, tylko żeby było po polsku, bo mówią zwykle tak, przyjęło się mówić, że po żydowsku to jest odwrotnie, nawet Biblię. Jak masz po żydowsku, to jeżeli ona jest tłumaczona na język polski, no to jest od początku do końca, od deski do deski, prawda? Od A do Z. Też mieszkańcy o tym nie wiedzieli. Stroną w postępowaniu były tylko samorząd, a tutaj było po żydowsku. I Michałowic. Dlaczego? Kiedy mieszkańcy dowiedzieli się, że coś jest ocenianie po kolejnej decyzji przez drzwi kelnerzy, starzy, administracyjnego, zaglądali. Uznającego tutaj ta udawała, że się uśmiecha, taka babka, i wtedy przeprocedowali nie ta z tych dwóch, ale kwadratowa, o dziwnym głosie, bo ten głos nie pasował do jej wyglądu. To znaczy, no babka kwadratowa, to wiecie Państwo, jak to na bazarze. Nawet dość inteligentnie przebiegła przez diabła na słana. Uśmiecha się, tak umie to przedstawić, umie to i opowiedzieć, chociaż to przecież nie ona miała prezentować wystawę, tylko główny autor, prawda? Tej wystawy Kasia Michalski, Art. Dalej. Nasi radcy prawni, no, ale te dwie, i przedstawiciel spadkobierców. To się tak gapią w kartkę, udają, że nie widzą, prawda? No to wiedzą, że ludzie są w galerii. A oprócz tego były pytania, i teraz tak, jeżeli dochodzi do jakiejś obrazy, że ta osoba to może podejrzanie wygląda, albo jeszcze gorzej, no to nie wypada mówić tego przy wszystkich, bo od razu wychodzi ten styl żydowski. Oni polowali zawsze na człowieka. Jak pojawił się Jezus, Archangiel, to Żydzi tu w Europie zabili Jezusa Chrystusa. Zabili człowieka. Zabili jednego człowieka. Bo było polowanie na człowieka. Na Jezusa Chrystusa. Już wtedy, po raz pierwszy, kiedy Jezus Chrystus pojawił się w świątyni, to jak zaczął czytać Księgi Izajasza, że Duch Pański nade mną, abym ogłosił wyzwolenie więźniom ślepym, przejrzenie głuchym, usłyszeli. Jak oni to zobaczyli, że to Jezus mówi, tylko i wyłącznie właściciel może to uporządkować, od razu chcieli go przez miasto przeciągnąć, z tyłu spuścić, jak to się stało, z muru zabić go. Wiemy, że no to, co można, kamienowali. To ludzie uporządkowali. A okazało się, że rzeczywiście był to ten człowiek, był to ten prorok, na którego są czekano. I tu było faux pas. Ale one zostały zatrzymane właśnie przez wpisy zabić do sądu o świętego człowieka Jahwe, Syna Bożego Jahwe. To nic gorszego nie było dla Żyda. Zabić Syna Bożego Jahwe dla Żydów. Sądzie, ja zawsze taką wiedzę miałam. Doszło do takiej sytuacji, ale według mnie to jest jakiś... Po pierwsze nieporozumienie, ale ponieważ Biblia nam mówi wyraźnie, że to morderstwo świadomie było zorganizowane, zresztą
przekazała, reżyserowane przez szatana diabła. No natomiast to dokumentów na to słudzy diabła i asystentki, niejedne asystentki jako służebniczki diabła, były bardzo szybkie, były bardzo przebiegłe w tym, żeby doprowadzić Jezusa Chrystusa do śmierci. No, Jezus w ciągu roku głosił, to długo nie głosił, ale chyba, żeby coś powiedzieć, to wystarczy krótko, prawda? No to więc 3,5 roku głoszenia Jezus wysłał uczniów swoich po dwóch i oni też się potem go zaparli ze strachu, że chcą ich zamordować, gdy mordowali Jezusa, gdy aresztowano Jezusa. Także proszę Państwa, tutaj na Google Plus miałam coś taką informację, że to nieprawda, że Żydzi zabili Jezusa. Jak to nie Żydzi zabili Jezusa? Skoro Żyd, prorok Izajasz w 53 rozdziale pisze, jako Żyd, w imieniu Żydów. Myśmy go zabili na 700 lat wcześniej, bo to proroctwo. Żydzi wiedzą to jest pisane w proroctwo. Myśmy go zabili. To trzeba było śledzić i tak dostosować się, żebyś to nie ty znalazł się w tłumie, który zabił Jezusa. Dziś niemal w całej Polsce słonecznie, sucho, nieco więcej chmur będzie we wschodniej części kraju. Na termometrach od 14 stopni zagapanym przez 16 w Warszawie, 19 w Trójmieście, Poznaniu, 20 we Wrocławiu, do 21 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM, Conchita Barbi Baby, Langström, bardzo subtelna. Bardzo subtelna. Co dalej w takim razie? Powiem tak, tu jeszcze nawiązuję do tej wypowiedzi przed momentem. Ja i tak samo pogruździły te asystentki u Goldy Tencer, też zamknęli teatr, bo nigdy nie dojdziesz naprawdę z jakiego powodu. Jest taka możliwość, ale linia Mysia, ten rządzi. Kto rządzi? Ja po prostu z punktu widzenia nie tyle władzy, ile z punktu widzenia sprawiedliwości. No w tym jestem momencie muszę powiedzieć bezczynność, bezczynność jestem w stanie wykazać władz, nie wiem, Sejmu, bo jeżeli być ustawodawcy, który nie rozwiązał tego problemu, tak jak we wszystkich krajach, którzy sąsiednich, chłopczyk. No gdzieś ten no, kasus chcę, żeby mu dali lampkę być, wina, no to przecież od nic tamtego by się czasu chyba minęło 70 złego lat. Nie stało. Żydów, żeby się nic nie stało, korona by jej z głowy nie spadła, gdyby może wybrała się do Anglii, Ameryki, Białostok, choć raz w życiu. Zobaczyła świadków Jehowy, rozmawiała, wzięła strażnicę, zobaczyła cerkiew, weszłaby pierwszy raz w życiu do cerkwi. Mormoni zawsze zaglądają do cerkwi, jak chodzą, odwiedzają. Proszę Państwa, Biblię by wzięła, kupiła tam w Anglii, Ameryce, Białystok, bo tam wszystko jest pod ręką, jak pochodzeni. Od zapałek, wszystko jest blisko, wszystko pod ręką tu w Warszawie, niestety nie, Warszawa jest poszatkowana, od rana o tym mówimy, że Warszawa jest poszatkowana, że w Warszawie też, no, były poczynione utrudnienia, specjalnie leżą, i celowo, była F-ka na przykład, mogliście Państwo jechać z centrum zdrowia dziecka z Międzylesia do Lazurowej, tam aż na pętle.